W XX wieku postawienie w Wilnie pomnika poświęconego Adamowi Mickiewiczowi było nie lada wyzwaniem. Jako pierwszy powstał pomnik według projektu Zbigniewa Pronaszki, postawionego nad Wilią w 1924 roku. Futurystyczny, drewniany model monumentu nie przypadł jednakże większości Wilnian do gustu. W kontrowersyjnych dyskusjach wziął udział także Józef Piłsudski, który według legendy stwierdził, że tylko wtedy pomnik wygląda dobrze, jak się całkowicie zamknie oczy. W ostateczności makietę zniosła powódź. Następnie Komitet Budowy Pomnika Adama Mickiewicza zorganizował konkurs na najlepszy projekt pomnika wieszcza, którym w ostateczności zwyciężył Henryk Kuna. Według jego projektu Mickiewicz był przedstawiony w szacie pielgrzyma. Prawą ręką przysłaniał oczy, lewą natomiast przyciskał do piersi księgę. Posąg stał na szczycie czterech bloków, których ściany miały być ozdobione 12 płaskorzeźbami, ze scenami z drugiej, czwartej i trzeciej części Dziadów. Niestety w planach przeszkodziła wojna. Kuna zdążył wyrzeźbić w granicie jedynie 8 płaskorzeźb. Autorem pomnika wieszcza, który możemy podziwiać współcześnie, jest Gediminas Jokubonis. Przy pomniku także rozmieszczono 6 płyt Kuny. Wileński Mickiewicz jest, jak mówił sam autor rzeźby, taki, jaki utrwalił się w wyobrażeniach i pamięci z filomackich rewolucyjnych kółek młodzieży uniwersyteckiej. Sporem dyskusji jest pęknięta kolumna. Artysta stwierdził, że jej sens jest wieloznaczny. Pomijając wspomnianą chęć przełamania pionu, można ją odnieść do życia poety w ojczyźnie i na wygnaniu, przynależności do dwóch kultur, litewskiej i polskiej, rozpaczy nad utraconą wolnością i wielu innych aspektów, które mogą sformułować lub odczuć sami oglądający. Pytany odpowiadałem słowami poety, którymi wyjaśniał sens tego czy innego wiersza. Kiedy pisałem, wiedziałem. Teraz już nie wiem.